resztę nie wytrzymałam, obawiałam się, że za chwilę po prostu będzie za późno. I po prostu wybiegłam ze spektaklu. Na szczęście... Świecki reżyser, zdecyduj się. Tak, takie nawarstwienie zła, brzydoty, wulgaryzmu i traktowanie człowieka wyłącznie jako człowieka, który spełnia wyłącznie funkcje biologiczne i fizjologiczne, człowieka pozbawionego duszy, człowieka pozbawionego całego wnętrza, człowieka jako marionetę, która spełnia wyłącznie funkcje biologiczne i to w taki najordynarniejszy sposób. No, byłam zdumiona do najwyższego stopnia. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten teatr przecież nie jest teatrem prywatnym Krzysztofa Wadlikowskiego. Jest to teatr utrzymywany z budżetu. Jest to teatr opłacany ze środków miasta, czyli z budżetu, czyli z naszych podatków. Tutaj też pani Dewido, no, znany konflikt Krystyny Jandy, która dopominała się o większą dotację. Są twórcy przyzwyczajeni za poprzedniej władzy do tego, że kosztem mniejszych scen, no, szerokim strumieniem pieniądze były do nich przesyłane przez uprzednią władzę. Dzisiaj wydaje się, że troszeczkę ten strumień zostaje przykręcony, ale warto, żeby te uwagi, które pani jako krytyk teatralny na antenie dzisiaj przedstawia, no, żeby także w ministerstwie zostały usłyszane. No dobrze by było. Jeszcze Lasoty potrzeba, Lasoty jeszcze. Alina Lasota przyjedzie z Litwy przez Anglo-Amerykę, Białystok tu do Polski, a do Warszawy. Czy Alina Lasota, czy ona tu jedzie? Tam była propozycja, tam była główna wymowa, przynajmniej pierwszego spektaklu z tego tryptyku. Główna wymowa była taka, że tradycyjna rodzina jest już po prostu przeżywa kryzys i jest właściwie już nieaktualna. I nie daje wolności, że jest po prostu jakoś niewolą. Także ślad szatana widać w sensie. Inna prawda. Miłość, prawda? Znaczy i miłość, inny związek, powiedzmy taki właśnie no związek gejowski. Trzeba podkreślić, że szatan diabeł ma cel. Po prostu chodziło o to, żeby pokazać, że tradycyjny model rodziny nie ma szans i należy już go jak gdyby no, wrzucić na margines życia. Natomiast normą ma być, prawda, ten jak powiedzmy, na przykład gejowski związek. Czy no jakiś inny, nie wiem. W każdym razie tutaj aż roiło się też od kazirodczych scen takich seksualnych i tak dalej. Wszystko to w tym spektaklu według tego reżysera, według tego dyrektora tegoż teatru i zarazem reżysera, wszystko to jest jak gdyby przez niego usprawiedliwione i traktowane raczej, tak to odebrałam, jako norma, co dla mnie normą nie jest, czego mój organizm wręcz dlatego mój organizm tak zareagował. Tak? Pani Temido, my o kulturze moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, zresztą bardzo oboje lubimy ten temat kultury poruszać, a proszę powiedzieć na koniec naszym słuchaczom, którzy być może są, być może chcieliby być widzami scen teatralnych, jak przygotować się do spektaklu, kiedy mamy różne repertuary, kiedy mamy różne sceny, kiedy mamy różne spektakle na tych scenach wystawiane, jak widz powinien przygotować się i takie zadanie przed spektaklem, czy są takie zadania, które widz powinien przed spektaklem odrobić? Oczywiście normalni widzowie, nie mówię o ludziach teatru czy o krytykach, prawda, którzy no, przychodzą z innym nastawieniem do teatru, to znaczy w innym celu jak gdyby, no przychodzą po to, żeby ten spektakl obejrzeć, po czym napisać o nim, prawda. Widzowie zazwyczaj czytają recenzje, ale problem polega też na tym, że tego samego dnia jestem na przykład na przedstawieniu, na premierze, obok mnie siedzi kolega czy koleżanka po piórze z jakiegoś innego pisma, po czym przychodzimy do domu, piszemy recenzję. Ten ktoś pisze swoją, ja piszę swoją. Czytamy i okazuje się, że byliśmy na dwóch różnych przedstawieniach. Ocena tego kogoś jest pozytywna i
że tak powiem, zachęcająca, zachęcająca, tak, zachęcająca publiczność, podczas gdy moja jest wręcz przeciwna. Wręcz przeciwna, jest krytyczna wobec tego, co zobaczyłam i uważam, że widzowie powinni, jeśli ci, którzy przyjdą do teatru i zobaczą, co oglądają, powinni pójść do kasy i zażądać zwrotu biletów, bo jeśli przyszli na przykład na Dziady, czy na Korwiana, czy na Pana Tadeusza, na scenie widzą coś, co ich obraża, to powinni, co jest niezgodne absolutnie z literą tekstu, a nawet wykracza daleko poza tę literę tekstu, gdzie reżyser nierzadko dopisuje swój własny tekst, zmienia całkowicie intencje autorowi, co jest w ogóle niedopuszczalne, więc widzowie powinni pójść do kasy, zażądać zwrotu biletów. I to jest moim zdaniem w tej chwili jedyna taka możliwość, która może w jakiś sposób wpłynęłaby na to, żeby dyrektorzy teatru, bo to dyrektorzy przecież tutaj rządzą, prawda, w teatrach, to oni pozwalają, to oni wypuszczają, mówiąc językiem kolokwialnym, przedstawienie do odbioru, więc żeby dyrektorzy zastanowili się, czy rzeczywiście warto, czy rzeczywiście warto ulegać tym modom, a to jest nie tylko moda, to jest sprawa też polityki, to jest sprawa ideologii, to jest sprawa wartości, zanegowania pewnych wartości i budowania całej sfery zdarzeń, które by te antywartości promowały. To jest powolne oswajanie publiczności, oswajanie człowieka ze złem, z brzydotą, z brudem, z czymś, co jest obce człowiekowi, a co po jakimś czasie, z dewiacją, oswajanie, co po jakimś czasie widz przestanie, że tak powiem, reagować żywiołowo, bo będzie już oswojony z tym, prawda? Mam nadzieję. To jest ból bólów. Mam nadzieję, pani Temido, że ta nasza rozmowa, do której co jakiś czas, sądzę, powinniśmy wracać, no, da także taki przyczynek do refleksji dla słuchaczy, dla widzów, dla tych, którzy chcą odwiedzić teatr. Warto odwiedzać teatr, ale warto też mądrze dobierać to, co chcemy oglądać, a jeśli dostaniemy nie to, to też wyciągać konsekwencje, nie bać się tego wobec twórców. Tak jest. Także oczywiście są jeszcze nie cały teatr, nie, że tak powiem, nie wszystek teatr jest, tak właśnie wygląda, o czym mówimy, nie wszystek. Są jeszcze spektakle gdzieniegdzie, które są wręcz naprawdę perełkami. I które szanują wartości, szanują godność człowieka, które chcą człowieka unieść do góry, a nie pogrzebać go, nie przydeptać tego człowieka, nie uprzedmiatawiać człowieka. Cały czas zapominamy, może nie zapominamy, ale twórcy starają się cały czas zobaczyć w człowieku przedmiot, a nie podmiot. To uprzedmiotowienie człowieka jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, bo to zabija w człowieku jego godność. Odbiera mu właśnie tożsamość ludzką także. I zrównywanie człowieka ze zwierzęciem, co dzisiaj odbywa się zresztą w życiu społecznym, wystarczy spojrzeć, drzewka nie wolno wyciąć, prawda, bo się za to idzie do kryminału, natomiast zabić człowieka wolno, prawda, w łonie matki. Także no... Pani Temido, tutaj pewnie nie wyczerpiemy tego tematu, postawmy wielokropek, będziemy wracać jeszcze do tych rozmów, a za te uwagi wszystkie i za podzielenie się troską o kulturę, a tym samym o naszą tożsamość, naszą kondycję ludzką, bardzo dziękuję. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, była naszym gościem. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Szczęść Boże. Także taka ta robota jest, proszę Państwa.
bo ono cały ojciec czas kustosz w tym teraz. Wymiarze fizycznym jest już oddane do kultu religijnego, jest konsekrowana ta świątynia, cały czas jednak wznoszona, ozdabiana i dziękujemy za pomoc przy wznoszeniu tego kościoła, wotum wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II, ale także ojciec na mocy dekretu ojca prowincjała został ustanowiony tym stróżem, powiedziałbym, rodzącego i wzrastającego ducha tej świątyni. Więc po miesiącu, jakie są ojca spostrzeżenia? Na początku może bardzo serdecznie chcę pozdrowić wszystkich pielgrzymów, którzy w ciągu tego miesiąca nawiedzili nasze sanktuarium, także i tych, którzy dzisiaj tutaj od samego rana, bo godzina 5:30 już tutaj pielgrzymi się gromadzili. Myślę, że do tej pory w ciągu tego dzisiejszego dnia jakoś koło 1000 osób, pielgrzymów już przewinęło się niejako przez nasze sanktuarium. I co można powiedzieć? Trzeba powiedzieć, że naprawdę wielu pielgrzymów przybywa tutaj z wielką radością. Są to oczywiście rodzina Radia Maria w podziękowaniu Panu Bogu za ten cud powstania tak bardzo szybko w naszej świątyni, ale także i może nade wszystko też po to przybywają, by w sposób szczególny wypraszać potrzebne łaski sobie, swoim rodzinom u stóp tego, który no, jest takim wyjątkowym patronem dla nas wszystkich Polaków, świętego Jana Pawła II. Ojcze kustoszu, jak odbywa się liturgia podczas w sanktuarium świętego Jana Pawła II? Kiedy są msze święte? Jakie nabożeństwa są już wprowadzone? Msze święte w poprzednie dni mamy o godzinie 7, o godzinie 18. Oczywiście jak przyjeżdża pielgrzymka i mają księdza, który chce odprawić mszę świętą, to tym bardziej tych mszy świętej jest znacznie więcej w poprzedni dzień. Natomiast w niedzielę o godzinie 8 mamy mszę świętą, o godzinie 12 i o godzinie 18. Bardzo ważny dzień to jest wtorek, to jest taki dzień, kiedy mamy nowennę do świętego Jana Pawła II i po mszy świętej o godzinie 7:30 ta nowenna się zaczyna, a najbardziej widoczne właśnie to ta nowenna jest we wtorek o godzinie 17:30, a więc pół godziny przed wieczorną mszą świętą, gdzie bardzo wielu pielgrzymów, zwłaszcza tutaj z Torunia, z Bydgoszczy, z okolic przybywają. Mamy taki wspaniały zeszyt, który już jest wypełniony, tam jest ponad 300 stron już wypisanych próśb podziękowań, które płyną z całej Polski właśnie do Jana Pawła II. Te prośby są zanoszone. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam tych, którzy są też tutaj blisko nas, aby często byli w miejscu, gdzie jest w sposób szczególny czczony święty papież Jan Paweł II. Zauważam także obok mieszkańców Torunia i okolic, którzy przybywają do sanktuarium, wiele rejestracji, które no, wykraczają czasem daleko poza granice województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście, ojcze Dariuszu, to nie tylko tutaj Toruń, Bydgoszcz, ale to jest cała Polska i spokojnie możemy mówić, że jest to sanktuarium międzynarodowe, także osoby za granicą, którzy tutaj przyjeżdżają, to nie tylko są Niemcy, ale też i Stany Zjednoczone, Kanada są tutaj bardzo często i modlą się właśnie u stóp Jana Pawła II. Temu sprzyja zapewne spory parking obok sanktuarium nieraz. Oczywiście, właśnie to jest błogosławieństwo tego miejsca, że jest duże miejsce, gdzie można zostawić autokar, ale też i zwyczajne samochody i myślę, że już powoli, ale systematycznie te prace trwają i one chyba szybko, ufam, dobiegną końca, tak żeby sanktuarium rzeczywiście mogło tętnić pełnym życiem, tym duchowym, ale też takim normalnie i miejsca takie wyjątkowe, żeby też były jak, no właśnie, żeby mogli się tutaj ludzie gromadzić, muszą mieć inne sprawy tutaj związane z tym, by nawet pamiątki zakupić, to też jest ważna sprawa i to można to już czynić u nas. To jeszcze zapytam o te przyziemne sprawy, czyli na przykład, nie wiem, o jak grupa przyjeżdża, czy gdzieś posiłek jakiś mogą zjeść, kawy się napić. Oczywiście mamy tutaj obok akademik studenckich, tutaj też jest ta możliwość. Oczywiście zgłaszamy się najlepiej, żeby to wszystko tak ładnie dopiąć do końca. Trzeba się zgłosić poprzez telefon, który jest podany na stronie Radia Maryja i w tym momencie my jesteśmy w stanie wszystko jakoś pomóc też i z posiłkiem, ale też można tutaj przenocować, by tutaj dłużej być przy sanktuarium.
Ojcze, powstaje przy sanktuarium Bractwo Świętego Jana Pawła II. Gdyby ojciec zechciał ciut więcej powiedzieć poza tytułem, poza hasłem Bractwo Świętego Jana Pawła II. No, będzie to wyjątkowa wspólnota. Bogu niech będą dzięki, że ojciec dyrektor, tutaj ojciec Tadeusz Ryzyk właśnie podejmuje tą decyzję ważną, żeby takie bractwo powstawało. Obejmuje to bractwo wszystkich ludzi, tych, którzy chcą przede wszystkim poznawać Jana Pawła II, na nowo go niejako odkrywać. Wiemy, ile dokumentów papieskich z jego rąk wyszło i chcemy to odkrywać z jednej strony, ale też jako kustoszowi bardzo zależy mi na tym, by to bractwo funkcjonowało właśnie tutaj w sanktuarium. Z jednej strony ogromna pomoc dla pielgrzymów, i dlatego takie bractwo jest potrzebne. Z jednej strony, by pomagali przy pielgrzymach, w sensie pokazać, gdzie znajdują się chociażby relikwie, by pokazać figurę Jana Pawła II, by zaprowadzić choćby do zakrystii. Wydaje nam się, że wszystko jest tak pięknie już oznaczone, a jednak no, pielgrzymi mają czasami trudności z dojściem do jakiegoś tam celu. Dlatego to bractwo tutaj jest bardzo potrzebne, by posługiwać pielgrzymom. To jest taka jedna inicjatywa. Wczoraj odbyło się spotkanie z ojcem dyrektorem i z tymi, którzy tutaj blisko mieszkają. Było prawie 20 osób, to się dopiero wszystko tworzy, ale rzeczywiście ci ludzie są bardzo zapaleni i chcą przyjść z pomocą, tak jak właśnie tutaj pragniemy, by ta pomoc z ich strony była. Tak jak dzisiaj od rana są właśnie już panowie, którzy przynależą do Bractwa Świętego Jana Pawła II, przepięknie usługują tutaj pielgrzymom, pomagają też załatwiać różne inne sprawy, chociażby to, żeby właśnie trafić do Radia Maria, jak wytłumaczyć tą drogę od naszego sanktuarium do Radia Maria. Też nie jest taka łatwa sprawa, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają samochodami osobowymi, nie mają GPS-a i trzeba im wskazać w jakiś inny sposób, więc tym się też zajmują. Ale przede wszystkim to bractwo będzie potrzebne, jest potrzebne, żeby poznawać no właśnie duchowość świętego Jana Pawła II. I to, jak rozumiem, będzie też takim jednym z najważniejszych zadań, żebyśmy odrabiali lekcje, które święty Jan Paweł II nam zostawił i w których chce nam pomagać już jako święty. Myślę, że taki uniwersytet Jana Pawła II to właśnie sanktuarium nasze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Przecież to Jan Paweł II te pierwsze słowa użył, nowa ewangelizacja. I ufam, że rzeczywiście powstanie tutaj poprzez to bractwo centrum takiego poznawania tego wielkiego świętego, największego pośród Polaków, święty Jan Paweł II. Ojcze, to dodajmy jeszcze, że w lipcu od 10 do 15 będzie letnia szkoła Bractwa świętego Jana Pawła II, że także trwają zapisy mailowe bractwo@radiomaria.pl. To jest adres, na który można się zgłaszać. Jest to szkoła dla wszystkich, a dla młodzieży dodatkowo jeszcze warsztaty muzyczne. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy, zwłaszcza tych, którzy mają trochę więcej czasu, by wzięli udział tutaj w tym naszym byciu ze sobą, ale też by tutaj no, samemu nawet indywidualnie będąc, modląc się u stóp świętego Jana Pawła II. Jest też kaplica adoracji, gdzie no, przepięknie to już funkcjonuje. Pielgrzymi na odosobnieniu niejako się zajmują w tym, by załatwiać niejako te sprawy u Pana Boga. Przyczyną świętego papieża, będąc właśnie w tej kaplicy adoracyjnej. Myślę, że to miejsce jest właśnie takie wyjątkowe. Jan Paweł II sobie wybrał to miejsce i ufam, że tak będzie, że Polacy, którzy kochają papieża, będą wiedzieć, że trzeba też tutaj być i to często, nie tylko może raz w roku, ale może częściej, kiedy mają tylko czas, aby tutaj do nas przybywać. A czy przybywa młodzież na przykład z zielonych szkół? Po pierwsze, żeby zaczerpnąć tego męstwa świętego Jana Pawła II, bo są relikwie świętego Jana Pawła II. Jest ten obraz czcigodny Matki Bożej, który święty Jan Paweł II miał w swojej kaplicy, przed którym modlił się i modlił się także za nas. To też, gdy nawiedzamy to sanktuarium, myślę, powinniśmy mieć w pamięci. No ale także ogromny walor edukacyjny z historii Polski.
Oczywiście ja jestem pod wrażeniem tych wszystkich katechetów i świeckie osoby, ale też i siostry zakonne. Teraz właśnie ten sezon do Zielonych Szkół, gdzie przyjeżdżają czasami z trasy, zmieniają pracę po to, by być tutaj u stóp świętego papieża, by tutaj się modlić, ale kiedy z nimi się rozmawia, zwłaszcza nawet z gimnazjalistami, dzisiaj słyszymy, że gimnazjum to taki trudny czas, że ta młodzież jest taka trudna. Ja jestem pod wrażeniem tych młodych ludzi, którzy tak wiele wiedzą na temat Ojca Świętego, tak wiele wiedzą na temat historii. Staliśmy wczoraj właśnie z taką grupą, ponad 30 osób, gimnazjalistów, na temat Mieszka I, jego żony Dobrawy, na temat chrztu Polski. Tyle można się dowiedzieć z ust młodych ludzi, więc radością jest to, że mamy naprawdę wspaniałą młodzież, która jest pięknie przygotowywana przez wspaniałych ludzi. To są katecheci, o których trzeba też bardzo mile wspominać. Ja zawsze takim grupom rozdaję właśnie na pamiątkę nawiedzenia Najświętszego Sakramentu naszego założyciela świętego Alfonsa Liguoriego, na pamiątkę, że tutaj byli, ale żeby wzrastali jeszcze w tej wielkiej miłości do Pana Boga, człowieka, czytając, modląc się tym modlitewnikiem. Ojcze, zatem niech sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II wzrasta w tym wymiarze fizycznym. Ten kościół cały czas się buduje, ale nade wszystko niech wzrasta ta świątynia duchowa, którą wszyscy tworzymy, pracujący w tym sanktuarium, pielgrzymi przybywający do sanktuarium. Słyszałem, że już w sierpniu będzie pierwszy ślub w sanktuarium. Tak. Tak, to cieszymy się bardzo i zapraszamy pozostałych. No czekamy na chrzest. Jeszcze nie było chrztu, mamy piękną chrzcielnicę. Mam nadzieję, że też chrzty święte tutaj będą się u nas odbywać. Ojcze Dariuszu, na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam naprawdę wszystkich pielgrzymów modlących się tutaj. Oni taką wiarą przybywają tutaj, by się jeszcze bardziej wzmocnić. Wczoraj byli tutaj ze stron moich rodzinnych z Nowego Sącza. Też wszystkich pozdrawiam. Nowy Sącz też moje ukochane miasto. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, gdziekolwiek się znajdują w Polsce, poza granicami. Serdecznie pozdrawiam. Niech sanktuarium wzrasta jak na drożdżach, a do odwiedzin, do modlitwy, do współtworzenia tej wspólnoty sanktuaryjnej zapraszał ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. I ta rozmowa kończy aktualności dnia. Jest 16 minut po 14. Za chwilę informacje. Maria Czeleste Crostarossa, założycielka zakonu sióstr redemptorystek, dołączyła dziś do grona błogosławionych. Uroczystość beatyfikacyjna w Foggia we Włoszech rozpoczęła się obrzędem, podczas którego ksiądz kardynał Angelo Amato odczytał list apostolski ojca świętego Franciszka. Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna sługa Boża Maria Celeste Crostarossa, mniszka i założycielka zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką Jego zbawczej miłości dla wszystkich od tej chwili, nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie Franciszek, papież. W homilii podczas mszy świętej beatyfikacyjnej wysłannik ojca świętego Franciszka ksiądz kardynał Angelo Amato przedstawił postać nowej błogosławionej. Podkreślił, że jej życie pokazuje upartą wytrwałość w realizacji własnego powołania, a także w posłuszeństwie woli Bożej, która objawiała się przez wielość perypetii i przeszkód. W tym kontekście, powołując się na słowa świętego Piotra Fawre, powiedział, że wszyscy święci są arcydziełami Boga, wykonanymi jego własnymi rękami. Są to świecące reflektory, które zapalają nadzieję w ciemnej nocy ludzkiej koegzystencji. Przede wszystkim święci to nie ludzie z piasku, pozbawieni konsystencji, którzy kruszą się jak zamki budowane przez dzieci na brzegu morza. Święci to ludzie mocni i odważni, którzy chlubią się swoim człowieczeństwem, odnawiając każdego dnia smak i wolę życia, i życia dobrego.
stworzeni przez Boga, święci posiadają wytrzymałość umocnioną przez łaskę. Maria Celeste Crostarosa urodziła się w Neapolu 31 października 1696 roku. Wspólnie ze świętym Alfonsem Marią Liguorim rozeznała natchnienie Ducha Świętego, aby założyć nowe zgromadzenie misyjne, zakon Najświętszego Odkupiciela. Jego celem stało się głoszenie dobrej nowiny ubogim i samotnym. Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tutaj znowu są te predylekcje do... czyli skłonność do podziałów. Gazeta Żydowska gorsza, bo przecież byli Żydzi lepsi. Jachwę powiedział do nich, że bądźcie moimi świadkami, albo świętymi jesteście. To było powiedziane do całego narodu, to nie było do jakichś reflektorów. Nie, to było do całego narodu. Wszyscy bądźcie święci, bo ja święci. To jest stek bzdur, proszę Państwa, że te reflektory. Do całego narodu było to powiedziane, wybijając pantałyku. Świętymi bądźcie, ponieważ napisano, że ja jestem święty. Skoro Bóg jest święty, to chce, życzy sobie, żeby wszystko było święte. A święty to nic innego jak czysty. Czysty, czysty bez zmazy, bez skazy. Wiecie Państwo, co to jest grzech? Grzech to jest pomyłka. No, to jest chybienie, jak to tłumaczą z języka hebrajskiego. A święty to jest odwrotnie, czysty, czysty, prawy, prawdziwy. Także tutaj oni mają te takie żydowskie, gorszego sortu, predylekcje, czyli skłonności do podziałów, do dzielenia się, że skoro ta jest święta, no to ta już no, nie jest święta, a to nie tak. Do całego narodu. Do całego narodu. Tam nigdy nie było wydzielania żadnego, żadnych podziałów. Trzeba, proszę Państwa, sobie w głowie poukładać, ale to trzeba Biblię czytać w całości. Nie ma w Biblii żadnych podziałów. Nie ma w Biblii żadnych tego typu zabiegów, żeby ta była święta, a tutaj większość masz taki motłoszek, prawda, że oni nie są święci. Nie, to nie o to chodzi. Świętymi jesteście wy wszyscy. Tam nie było takiego jednego, że Bóg wybierał świętych, prawda. Nie, 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 nie. Proszę, proszę nie iść za tym sposobem myślenia, bo kłamstw i oszustw mieliśmy niemało na przełomie wieków. 2000 lat minęło i to, co się działo w średniowieczu, proszę Państwa, i ci święci, to pożal się Boże, pożal się Boże, pożal się Boże. Oczywiście w Biblii nie ma tego, no bo Biblia mówi o narodzie całym, jako o jedności, świętymi bądźcie. A tutaj te historie ludzkie, Słowo Boże, proszę doceniać, podkreślać Słowo Boże. Te różne inne apokryfy, proszę nie na to uwagę zwracać, tylko na Słowo Boże. A sami mówią, że potem idą na mszę, albo idą ze mszy, idą do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, są na targach książki, wychodzą, mają okupieni, są po to płatne, o to zapłacone, dostają od kogokolwiek tam, od Gedonitów, czy od kogokolwiek chrześcijańskie pisma greckie, i wyrzucają do śmietnika, wyrzucają do kosza. No to ja przepraszam bardzo, czy to jest ludzkie? To też nie jest ludzkie. Czy to jest Boże? Nie jest Boże. O usuwaniu świętości dzisiaj była mowa. Proszę bardzo, u nas jest makieta. Usuwanie świętości. Imię Jahwe usunięto. No i tutaj mamy rozpiskę całą. Drugie przykazanie usunięto. No oczywiście, że klechy usunęły. Kto to usunął? Normalnie jak się bierze Biblię do ręki, to przykazania wszystkie są, 10. No i nie ma tam 10 ani żadnej rzeczy, która jego jest, tylko jest przykazanie 10 jako nie pożądaj. A oni to, ponieważ drugie wyrzucili, to 10 podzielili na dwie części, czyli usuwanie świętości. Imię Jahwe zniknęło z Biblii, był tetragram Jodkałucha. Normalnie było używane Jehowa, proszę Państwa, imię Boże Jehowa. Tutaj leży taka strażnica, zaraz zobaczymy. Propozycja jest skierowana w szczególności do osób młodych, jednak będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy smartfonów, mówi Karol Manys, rzecznik resortu cyfryzacji.
Świat komercyjny już takie rozwiązania nie tylko wymyślił, ale dość szeroko z nich korzysta. Na przykład bankowość internetowa. Tak samo mogłyby wyglądać te transakcje, nazwijmy je sobie administracyjne, których też wielu z nas musi dokonywać. To są wszelkiego rodzaju składania wniosków, odbierania listów poleconych, rejestracja samochodu. Zupełnie nie ma powodu, żebyśmy z tymi wszystkimi czynnościami administracyjnymi musieli chodzić do urzędu, wystawać w kolejkach, wypełniać papierowe wnioski. To będzie tylko możliwość dla tych osób, które będą chciały z tego skorzystać. Osoby, które nie czują się na siłach, albo nie będą chciały, albo z innych względów będą miały jakieś obawy z tym związane, absolutnie nie będą do tego zmuszane. Oprócz dowodu osobistego, aplikacja ma umożliwić posiadanie w smartfonie innych dokumentów, takich jak m.in. karty biblioteczne czy karty miejskie. Resort cyfryzacji podkreśla, że to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Już teraz w Polsce mamy 19 milionów smartfonów, a przeciętny Polak korzysta z komórki 3 godziny dziennie. Wracamy do tematu Reduty Dobrego Imienia, która złożyła pozew cywilny i doniesienie do prokuratury przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. Sprawa ma związek... Czyli, że kurczaczek już nie będzie mógł mieć. Jaką Hans G. miał kierować wobec swojej polskiej pracownicy Natalii Nitek. O szczegółach mówi prezes Reduty Maciej Świrski. To traktowanie wynikało po pierwsze z narodowości pani Natalii, jest Polką, a Hans G. w tych słowach, których się wypowiadał, wynikało, że uważa Polaków po prostu za podludzi. Używał niemiecko-hitlerowskiej mowy nienawiści w stosunku do pani Natalii. Drugim elementem tego prześladowania było to, że pani Natalia jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym przekonania polityczne i działalność polityczną pani Natalii, także panu Hansowi G., nie odpowiadała i traktował ją właśnie w sposób, no, można powiedzieć, okrutny. Reduta Dobrego Imienia w pozwie cywilnym przeciw Hansowi G. domaga się zadośćuczynienia w postaci 150 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnica, które dokumentuje historię zbrodni dokonanych przez Niemców na miejscowej ludności. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin sobota, 18 dzień czerwca, hymn Już Światło Słońca z trzeciego tygodnia, tom trzeci, strona 550, psalmodia 897, wydanie skrócone 1050. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boże Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień smutny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas spokojem obdarzysz. Amen. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci. Postępuję według sprawiedliwości i prawa. Nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom. Poręcz za dobro Twojego sługi, aby mnie zuchwalcy nie gnębili. Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy i Twego sprawiedliwego słowa. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia. Już czas jest działać, Panie, bo pogwałcili Twoje prawo. Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia. Nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Chwała Ojcu i Także, Synowi, proszę Państwa, o tej świętemu. Wszelkiej drodze fałszu tu poczytamy, co mamy, bo zawsze jakiś dodatek. Co my tu mamy? No, kobieta ma problem, no ale kobieta inne ma też problemy. Tutaj mamy jeszcze coś innego. Czy Bóg ma imię? Niektórzy mówią, że Bóg nie ma imienia,
tak, jest choroba, a inni, że brzmi ono po prostu Bóg lub Pan. Jeszcze inni uważają, że ma on mnóstwo imion. A co ty o tym sądzisz? No i do tego wrócimy. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolni od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie. Ludzie prawi to nigdy nie będą mówić bogacz, biedak. To są artystyczne słowa, to jest sztuka w Biblii. A tutaj też ta babka się trochę myli, bo sztuka to nie jest przecież dosłowność w końcu. W Biblii mamy barwne, różne figury stylistyczne w Biblii. No i przecież większość, gro tego, no to to nie jest odbierane jako coś dosłownego. No, natomiast imię Boże było używane i w Izraelu imienia Bożego używano. Kto używał? Wszyscy święci. Wszyscy byli święci, bo wszyscy znali imię Boże. Wszyscy byli święci, bo nie było ani jednego ateisty. A teraz to nie wiadomo, kto wierzy, kto nie wierzy, ale kto ma dobre uczucia, kto ma złe uczucia, ale ta linia myśla też źle zakłada, podejrzewając ludzi o złe zamiary, o złe rzeczy. Nie wolno tego robić. Nie wolno podejrzewać, a trudno. Żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy i Jezus wyraźnie zapowiadał, że będzie coraz gorzej, że będzie źle. To więc ta kobieta, która tutaj się wypowiadała, pani, która pisze recenzję, zachowuje się jak mrówka na torach kolejowych, która to mrówka chce zatrzymać lokomotywę rozpędzoną, rozgwiżdżoną. Hulaj dusza, piekła nie ma. Było kiedyś u nas, była taka ilustracja, przebudźcie się. Także widzicie Państwo, co Ameryka, ta Ameryka dała wolność i tym, i tamtym. No niestety, kosztem, bo to nie jest Królestwo Boże. To nie jest rząd Boży. To jest rząd ludzki, świecki. Rząd zawsze niedoskonały i my nie możemy wywalczyć tutaj jakiegoś tam... czy prawa dla siebie do rządzenia w Królestwie Bożym, czy przedsmaku choćby jakiegoś Królestwa Bożego. Przecież Bóg, jak zaprowadzi ten nowy rząd Boży, już rządzi z góry, ale tu trzeba będzie porządek zrobić. To przecież w Armagedonie Bóg zniszczy wszystkich królów ziemi, jeszcze wcześniej zniszczy wszelkie złe religie, o czym nikt nie wie. Wysłuchaj nas, Boże, czego nikt nie zakłada, nie przepuszcza, no bo gdyby człowiek tak zakładał, że jego religia, prawda, albo że w ogóle, że religie będą zniszczone, to Boże, to Boże, czy przypadkiem nie nasza, to po co to, po co takie strachy, prawda? Także niektórzy mówią, że Bóg nie ma imienia, a inni, że tutaj nawet w telefonie ktoś się nagrał i powiedział mi, odsłuchałam, że Jezus uważał się za Jahwę. No właśnie, Jezus się nie uważał za Jahwę. Dlaczego ludzie nie mają takiej podstawowej, nawet jakby nie byli po podstawówce, powołują się na maturę, powołują się na studia, powołują się na doktoryzowanie się, powołują się, a nie mają podstawowej wiedzy biblijnej. Tak nie można. Jezus w rozmowie z faryzeuszami powiedział, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że mówię, że jestem Synem Bożym? Bo to, wiecie Państwo, powiedzieć, że Jezus był Synem Bożym, to było już za dużo. A Jahwe, żeby Jezus mówił to? Drodzy słuchacze Radia Maryja, aby zabili momentalnie. Opery Trafiata Giuseppe Verdiego. Przypominam, że główne partie solowe wykonują Violetta Anna Moffo Sopran, Flora Anna Reynolds Mezzo Sopran, Alfred Richard Tucker Tenor, Germain Robert Merrill Baryton. Ostatnio skończyliśmy słuchanie w momencie przybycia ojca Alfreda do Violetty. Początkowo zwracał się do niej z gniewem, zarzucając jej, że chce ona wyłudzić majątek Alfreda. Jednak gdy zobaczył dokumenty mówiące o tym, że to Violetta poświęca wszystko Alfredowi, zwraca się do niej bardzo łagodnie, prosząc o szczęśliwy los swoich dwojga dzieci. Zaskoczonej Violetcie Germont mówi: czystą jak anioł Bóg dał mi córkę. Jeśli Alfred odmówi powrotu na łono rodziny, to wtedy kochany i kochający moją córkę młodzieniec, który odejść by musiał, zerwie więzy, które są radością odwzajemnioną. Ach, nie zamieniaj pani w ból róż miłości. Niech pani serce nie stawia oporu mej prośbie. Violetta z ulgą: ach, rozumiem.
Będę musiała na jakiś czas oddalić się od Alfreda. Bolesne to dla mnie jednak. Nie o to proszę. Nieba, czego więcej pan oczekuje? Ofiarowuję tak wiele. Jednak to nie dosyć. Chce pan, abym wyrzekła się go na zawsze? To konieczne. Ach nie, nigdy. Radio Conchita. Radio Conchita. Tak, tak mi się wydaje. Ale przecież, Janku, ty masz cały garnitur w dolary. Tak, ja mam cały garnitur w dolary. Jest drogi, fajny, miły, sympatyczny. Tak, owszem, się zgadzam jak najbardziej. Tak. No i patrz. Jest to, że dziewczyny myślą, że ty masz też... Brak uduchowienia i jest jej garnitur. Hillary Clinton. Ważne to jest... Gat też może założyć ten... garnitur kompletny. Co to ma do rzeczy? Państwo zobaczą, jacy ludzie są prymitywni. On specjalnie do garniturze mówi, żeby to coś zmieniło. To nic nie zmieni. I tak dalej. Także, jak ktoś jest głupi... Hillary Clinton... Tu na pewno nie należy się spodziewać jakichś aktów oskarżenia czy stawiania jej zarzutów formalnych przed wyborami. To nie amerykański zwyczaj. Natomiast niewątpliwie wszystko, co przypomina wyborcom o tym, że Hillary Clinton jest częścią establishment, działa przeciwko niej. Bo to jest taki okres w Ameryce. Weszliśmy w niechęć do wszystkiego, co już jest znane. Chcemy zerwać ciągłość. Chcemy widzieć nowych ludzi. Chcemy żeby przeszłość, a wiem, jakby mogli, to by użyli pewno grubej kreski, chcieliby nowej Ameryki. To oczywiście w uproszczeniu, a ona jest elementem ciągłości. No, ale... jest kotwicą, która być może trzyma nową Amerykę przed wypłynięciem na piękne wody nowych możliwości, ale trudno. Pięknie mówi Donald Trump. No właśnie, Donald Trump. Ale to nie tylko Donald Trump mówił o tym, że pani Clinton układała się z bogatymi, cała ta rodzina układała się z bogatymi sponsorami od 40 lat. Bo pani Clinton... Mówił o tym Bernie Sanders, prawda? Nawet. Bernie Sanders jest jak Donald Trump w tym sensie, że obaj są z gorącymi przeciwnikami establishmentu, obojętne jakiego, czy republikańskiego, czy demokratycznego. Bo ten układ, ta elita, to zblokowanie elity w Waszyngtonie, ono jest ponadpartyjne. To są te wyobrażeniach tak Sandersa, jak i Trumpa. To są powiązania lobbystów z Kongresem, z Białym Domem. To są rzeczy, które są dla amerykańskiej normalnej polityki zwyczajne, ale nie w roku 2016. No właśnie, powiedzmy dokładnie, o co chodzi. O papieża chodzi, o co chodzi. Ciągle, proszę Państwa, oni przez to słowo, o co chodzi, coś chcą osiągnąć. No co tu w Warszawie, jak kościołów pełno, jest inwigilacja, teraz będzie rejestracja smartfonów, mają te msze, na mszach są krótko i siedzą 3 godziny na smartfonie. No o co chodzi? Chcą się oderwać z tego kościoła, ale nie mają okazji. To więc różne sztuki, teatr, radio obrzydza ludziom Kościół katolicki, na co Kościół katolicki oczywiście się nie zgodzi i będzie walka i o co chodzi. Bo żeby to byli ludzie prawosławni, to prawosławni sobie sami by dali radę, ale tu nie ma ani cerkwi, ani ludzi prawosławnych, ani biskupa Jakuba, bo prawosławni, proszę Państwa, to siedzą... Ba! Nawet stoją 4 godziny w cerkwi, śpiewają. Ja wiem, bo w Anglo-Ameryce Białystok, Bogu dzięki na pożegnanie się z Anglo-Ameryką Białystok, pożegnanie śpiewałam
O Boże, chyba 8-9 lat w cerkwi. Więcej jak tu w Warszawie. Śpiewałam bardzo długo, nawet za darmo. I wiem, że przy każdej cerkwi jest po kilka, po 7, po 10, po 12 nawet chórów i nikt tego nie wie. Tam jest ta kultura, proszę Państwa, rozwinięta wysoko, że nawet babka, która w Krystalu koło cerkwi na Lipowej, tam 15, to chyba jest 17 czy 19, nie wiem jak to iść, czy... Lipowa 15, no może będzie 13 chyba ten Krystal jest. Także proszę Państwa, każdy tworzy sztukę, każdy nagrywa pieśni i tam nie ma podziału, bo ci prawi ludzie, prawosławni, to oni są odwrotnością żydostwa. Bo tutaj mówią, że tak, linia Mysia, linia żydowska, linia żydowska, linia Mysia, ale oni jakby jadą na jednym wózku. Kiedyś jak przebiegałam przez Centralny, mnie to wszystko jakoś tak interesują, jakieś ulotki, jakieś, ja się naprawdę znalazłam jakieś 4 kartki, ktoś odłożył że do wzięcia formatu A4 i to mam w internecie skomentowane, już dawno to było, ze 2 lata temu. Proszę Państwa, o linii żydowskiej, że nawet jeżeli trafi się wśród papieży, że papież będzie Żydem, to kolejny papież też już nim będzie. Było wyjaśnione w tym wykładzie pana profesora, nawet bym nazwisko pan profesor wyjaśnia wszystkie cyfry żydowskie, symbole, liczby, hasła, że papieże też są Żydami. Natomiast jak pojedziecie do Angloameryki, Białystok, to tam tych Żydów przepędzono do Łodzi. Dlatego ciągle i wciąż powołuje się na poezję, na twórczość, na lekturę, że tak powiem, Anny, autorstwa Anny Romanowicz, która no, już tylko przy mnie napisała 2 utwory żydowskie. Białystok miłości moja i tam jeszcze było... Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. No i po prostu tam się potem urwało, coś tam ona pisała, ale w tym kabarecie Białystok miłości moja napisała ona o Żydach, którzy byli przepędzeni do Łodzi. No tu przez Warszawę Makryna Mieczysławska, tu przez Warszawę ta von Lipski, te tłuste tłustości i nawet mamy wielkiego zwierzaka, to specjalnie pokazałyśmy, no żeby już tak jak chłopu na miedzy wyjaśnić, jak już kto nie rozumie, no to już patelnią po głowie, prawda? Albo kij w mrowisko wbić w żebracznicę. Tutaj są jednostki poszczególne przeambicone. Tutaj do żebrania to nawet biegną. Tutaj do żebrania to nawet pazury by ci pazurami oczy by wydrapali. No bo to na te stołówki jak się patrzy, że jest ta bieda warszawska, że co my tam będziemy mówili o mieszkaniach? Kto komu tutaj da mieszkanie? Albo Arabów się wpuści. Gdzie oni będą mieszkać? Ze świniami w chlewie? Proszę Państwa, ludzie są biedni i w tych stołówkach to widać. Dają ciastka, jakieś śmietany z Carrefourka poprzywożą. No też niechętnie dają z Carrefourków, mają pocięte te szynki. To sami sobie wezmą. Przecież ludzie odkładają na półkach, to się wyrzucić nie. Sami sobie wezmą, a tu przywiozą, to już naprawdę jakieś takie końcówki, resztki. No to się biją, kłócą, wyrywają sobie z rąk, z siatek nawet. Coś okropnego. I z więzień powychodzą. I po co to było ludzi wsadzać do więzień? Trzeba było jakoś inaczej resocjalizować ludzi, bo z więzienia to człowiek wychodzi już chyba jako potwór, mam rozumieć. No, bo oni się tam też biją, tam też się tłuką w więzieniach. Także nie daj Boże, nie daj Boże. Niech ta sędzina sobie sama idzie tam do tego więzienia. No i teraz zdaje się, że oni to jakoś rozumieją. Z tym, że wiecie Państwo... No nie wiem, tutaj od rana tak mówimy o naszym koledze, co go spotkało, ale ja jestem, no ja nie wiem, pełna współczucia dla tego Michała i mnie to w ogóle zatkało, ale ja wiem, że on chodził tam do klubu Glam, że jeździł nawet stąd i raz chciał 10 zł, raz kurczaki zamawiał za 70, za 60 zł, 70. Był taki szurnięty, po prostu na wszystko się zgadzał. Tak, tak.
Tak. I to, co on tak mówił, tak, to on potem zapominał. Ja mówię, weź to, pamiętaj o tym, zrób to, czy coś tam z domu miał wziąć. Nawet taka głupia rzecz, jak tu jechał kilka razy i on mówi, ale sam się chwalił, że ma jakieś tam ze 12 kilo cukru. Ja mówię, no to dawaj tutaj ze 2 kilo. A on tak. I za każdym razem, jak przyjeżdżał, to oczywiście bez cukru. No a cukier ciężki to będzie tutaj z tych supermarketów ściągał. No, także proszę Państwa, tak. I to tak, po prostu, on jest sierotą. Osoba, która jest sierotą, ona w pewnym sensie, no jest ubezwłasnowolniona. Ona nie jest sobą. Osoba, która jest sierotą, jest jakaś taka biedna, pokrzywdzona. I po prostu jestem pełna współczucia dla całej tej sytuacji. Mnie w ogóle mnie zatkało. Ale wiecie Państwo, postawić się w roli moherów, to nie, bo to, wiecie Państwo, wrogością pałają i taką zawiścią. Dlaczego na przykład u świadków Jehowy, u tych świętych, ale to prawdziwych świętych, nie tych fałszywych. To wszystko wyjdzie. Tutaj ci Żydzi wam wyjaśnią. Jak na patelni pokażą. Dlatego mówię, że i tu są Żydzi i wyrywają, i się kłócą, i wam wykażą na patelni. Pokażą, co jest. No, że człowiek czasem jest nieświadomy. Nawet tutaj Państwo zobaczą. Niektórzy się nie mogą z tym zgodzić, że patrzy. Teatr Wielki, Galeria Opera. Pokazano Hitlera na krzyżu, no, że Hitler w roli Jezusa Chrystusa. Przecież ten Hitler też był w jakimś sensie ofiarą. Jeszcze jak napiszą parę książek ciekawych, ciekawszych, to być może my się o tym dowiemy teraz, proszę Państwa. My się o tym dowiemy. No, także, no to jest psychologia, wiecie Państwo. Tu się kobieta obraża, ale proszę Państwa, fakt faktem, że słownik wyrazów obcych mówi, że słowo parafianin to człowiek ciemny, bez ogłady. No to jak to można lecieć, tak było na 11 listopada z kamieniami? Jak to można tak lecieć do sądu, się na sąsiadkę, na sąsiada wykłócać? Tutaj baba też, te dzieci, sobota, niedziela wrzeszczą na klatce, to Litka będzie o to walczyła. Trzaskają drzwiami, drzwiami trzaskają. No to ja przepraszam bardzo, prawda? Trzaskają drzwiami. Po co to? Po co? No. Ile ludzi moherowość panuje. No. Słowo parafianin w słowniku wyrazów obcych to ciemny, zacofany, przesadny. Nawet bez obycia. Czytałam też takie wersje. Bez obycia, bez kultury, bez ogłady. Parafianin. I to tak zawsze było. Ale wiecie Państwo dlaczego? Przecież ja tego nie wymyśliłam, ale to właśnie, że wy wszyscy się dzielicie. A ta bogata, a ta biedna, a ta uczona, a ta prostaczka. No jak tak można powiedzieć? To jeżeli do zboru, do świadków Jehowy przychodzą ludzie, jak będziemy tak opowiadać, że ta jest mądra, a ta prostaczka, albo ta pionierka specjalna i już całą mądrość pojęła biblijną, też tak się nie mówi. Świadkowie Jehowy są wyjątkowo wykształceni, proszę Państwa. Jeszcze teraz po latach, ja teraz przez wiele lat regularnie nie chodziłam na te zebrania, to jest wszystko, tak poszło do góry. Ja prowadziłam szkołę teokratyczną, to ja to wiem, że niektórzy bracia rzeczywiście odstawali od poziomu teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, bo nie każdy się chciał do niej zapisać. To znaczy, może by się zapisał, ale miał bardzo rzadko przemówienia ćwiczebne. Zawsze w piątek czy to w czwartek były 3 przemówienia ćwiczebne, 5-minutowe. I tak, żeby 5 minut mówić do ludzi, albo na stojąco przed pulpitem, albo na siedząco, jeżeli to jest, bo siostra nie może stanąć przed pulpitem. Na siedząco, siostra do siostry, no czy może i do brata, raczej do siostry. Proszę Państwa, to trzeba coś wiedzieć, po pierwsze, a po drugie trzeba wiedzieć, jak powiedzieć, bo tam były 22 cechy w poradniku teokratycznej dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej i tam te 22 cechy, one były po 2 parami i czasem było do poprawy coś tam z tych 2 cech, może 1 trzeba było poprawić, a więc jeszcze raz trzeba było to. Kiedyś tam termin był wyznaczony przemówić do braci, 200 osób słucha.
To więc stres, to więc trema, jak pierwszy raz. Ja często w domach u Marii Woźniak, u tej papieżycy i w tysiącu innych miejsc przesłuchiwałam, bo bracia chcieli bardzo, ponieważ ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kastodziejskiej. Proszę Państwa, to prosili mnie, żeby przesłuchać, żeby pomóc, żeby doradzić im, doradzić, gdzie oni mówią tu źle, no, ze względu na daną cechę. Jeżeli jest jasno i zrozumiale, materiał dla słuchacza odpowiedni, właściwy, te dwie pierwsze, dwie cechy, proszę Państwa, zainteresowanie, tak, rozbudza, to może łatwe jest, ale niekoniecznie. No to więc ci, którzy pierwszy raz gdzieś tam kiedyś mieli tu u świadków Jehowy przed liczbą 50 głosicieli, 100, 200 przedstawić, no to była wielka trema. Także świadkowie Jehowy teraz tak poszli do przodu, to wszystko tak poszło do przodu, są strasznie uczeni, bo wiecie Państwo, to co my mówimy to jest jedno, ale to jak my mówimy też jest ważne, bo przecież jedzenie jest jedzeniem, ale jak my to podamy, jak na, prawda, jeżeli zapieprzymy to wszystko, to mówią, że popieprzyć i za okno wypieprzyć. To przypomniał mi się taki ten rym, ale to też chyba wyjątkowo mi się teraz przypomniało, bo nawet tego nie pamiętałam przez te 20 parę lat, aż się sama, proszę Państwa, zastanowiłam. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Koncita. Także widzicie Państwo, o tym imieniu Bożym może dokończmy. Tutaj na górze, na tym tle mamy takim brązowym, proszę Państwa, jest tetragram wszędzie. Imię Boże wyróżnione w starożytnym manuskrypcie biblijnym. Co mówi Biblia? Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś najwyższym nad całą ziemią. Psalm 83, 18. Na Biblia tysiąclecia. Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii? Chociaż Bóg ma wiele tytułów, nadał sobie tylko jedno imię, Wyjścia 3,15. Bóg nie jest tajemniczy. Chce, żebyśmy go poznali. Dzieje 17,27. Poznanie imienia Boga może być pierwszym krokiem do nawiązania z Nim przyjaźni. Jakuba 4,8. Czy wypowiadanie imienia Bożego jest niewłaściwe? Jak byś odpowiedział? Tak, nie, to zależy. Co mówi Biblia? Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny. Wyjścia 27. Używanie imienia Bożego jest niewłaściwe tylko wtedy, gdy robi się to w sposób świadczący o braku szacunku. Jeremiasza 29,9. I to jest oczywiste, prawda? No i teraz do studium pytanie. Jeszcze czego dowiadujemy się z Biblii? Jezus znał imię Boże i się nim posługiwał. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wersety 25-26. Bóg chce, żebyśmy zwracali się do Niego po imieniu. Psalm 105, werset 1. Wrogowie Boga starają się, by ludzie zapomnieli Jego imię. Wrogowie starają się, by ludzie zapomnieli Jego imię. Jeremiasza 23-27. Także tych wrogów tutaj, proszę Państwa, nie brakuje. Także ta Pani, tutaj mecenas, nie mecenas, krytyk sztuki, proszę Państwa, literatka, jest tak zmanierowaną osobą, a przecież od Jezusa Chrystusa 2000 lat minęło, to Państwo zobaczą, ile tutaj tych rzeczy naszło, prawda? Przecież to ewoluowało, skoro sami zresztą wierzycie bardzo w to słowo, bo świadkowie Jehowy nie. Zmieniało się, ewoluowało, ile pogaństwa naszło, niedorzeczności, które były kiedyś tolerowane, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Wszystko i wszędzie i wsio było dzielone, dzieleniem się. Nie wolno. Państwo zobaczą, jak to Jezus pięknie powiedział w Ewangelii Mateusza. Możesz dzisiaj nawet całą przeczytać to. Ten 23 rozdział, jak przeczytasz, czy wcześniej, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albo ale wy nie pozwalajcie się nazywać nauczycielu, albowiem jeden, dla podkreślenia specjalnie, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Tutaj znowuż, prawda, że wy wszyscy jesteście święci. Tu nie ma żadnych reflektorów. No, nie wystarczą wam gwiazdy na niebie, to co Bóg stworzył,
Po co po Bogu poprawiać? Czasem mówią tak, że chcą być święci od papieża. Także proszę Państwa, to nie jest proces, to nie jest etap zamknięty. Jest to proces ciągły, 2000 lat minęło i idzie teraz w kierunku zniszczenia religii. Tylko tego nikt nie zakładał. Tego nikt nie wie, bo on wiedzieć nie chce. I tak samo nie wie o tym, jak nie wiedział 2-3 lata, jak to wymyślał telefony komórkowe, 2-3 lata, jak to wymyślał nie tyle sam komputer, ile internet. Ja też, proszę Państwa, tu w biurze miałam komputer i statystyka medyczna, ale nie było internetu. A no właśnie, i tutaj pies pogrzebany. Także, proszę Państwa, szatan, diabeł świadomie to wszystko robi. To trzeba było powiedzieć, że jest to świat szatana i my nie mamy co liczyć na układ Boży, skoro są wrogowie. Tutaj czytamy o wrogach, którzy usuwają świętości. Takich wrogów mamy w internecie, tam bardzo dużo. Usunięto drugie przykazanie, usunięto imię Boże Jahwe. Usuwają ludziom kanały, bardzo boją się pewnych rzeczy. Chcą, żebyście podawali.